myślałem o tobie i zdałem sobie sprawę, jak dawno się nie widzieliśmy. Wiesz, że nie jest mi łatwo usiedzieć w jednym miejscu, ale... Regis mówi, że się starzeje. Często do nas wpada i przywozi dla Triss zioła, których zupełnie nie znam. Zamykają się z Yennefer w laboratorium na całe dnie i ważą te swoje eliksiry. Spróbuję wtedy przeszkodzić. Nie żebym narzekał. To czas, żeby pomagać chłopakom ze zleceniami, chociaż... Mam wrażenie, jakby specjalnie brali te w mojej okolicy. Lambert już tu praktycznie mieszka. Chyba nie chce wracać do Kermoren. Jak mówiłem, nie jest mi łatwo usiedzieć, ale... Dobrze mi tu, wiesz. Pijemy sobie wino. Gramy w gwinta. Czasami w nocy podkradamy winogrona z winnic Anny Henriety. Wesemir z pewnością by się przyłączył. Przeszliśmy razem długą drogę i wierzę mnie więcej niż ktokolwiek. Tak naprawdę to nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. Dziękuję ci za wszystko. I wiedz, że wszyscy tęsknimy za tobą, drogi przyjacielu. No dobrze. Może to i moje urodziny, ale twoje zdrowie. A teraz opowiedz, co u ciebie. Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time, ja jestem oczywiście Max i witam was serdecznie w wakacje, które jeszcze trwają. Na całe szczęście, co? No dobra. W dzisiejszym odcinku taki krótki odcinek, stwierdziłem sobie, że jeżeli chcę być na topie, to muszę robić to, co robią inni. Oczywiście to jest taki żart i dowcip, bo ja nie robię tego, co robią inni, natomiast teraz na topie jest Wiedźmin, a więc teaser od Netflixa. W końcu zobaczyliśmy, jak to ogólnie będzie wyglądać. Oczywiście trzeba poczekać jeszcze na trailer, taki już oficjalny. Z pewnością będzie on jeszcze lepszy od teasera, ale no... Nie ukrywam, że jak się dowiedziałem, że ten teaser będzie, to uwierzcie mi, że miałem gęsią skórkę. Bo kurwa, pomyślałem, ja pierdzielę. Już miałem dość długą przerwę od ostatniego Wiedźmina, w którego grałem. Trzeci raz. No i czekałem. I się doczekałem. I'm hearing stories. About witches. Is it true what they say? Elves are the original sorcerers of the continent. When humans and monsters arrived, elves taught the humans how to turn chaos into magic. And then the humans slaughtered them. Chaos is the most dangerous thing in this world. But without control, chaos will kill you. So that's all life is to you? Monsters and money? It's all it needs to be. Something out there waits for you. This child will be extraordinary. Yennefer, imagine the most powerful woman in the world. Do you have what it takes? Terrified of it. It's coming. Find Geralt of Rivia. I can't do this without you. No matter what you choose, you'll come out bloody. Słuchajcie, a więc krótko i na temat, treściwie, postaram się szybko.
Jeżeli chodzi o moje tutaj spostrzeżenia, teaser jak najbardziej jest na plus, bardzo mi się podoba. Zupełnie to inaczej wyglądało, jak się widziało te wszystkie zdjęcia z planu i tak dalej. A porównując to do tego, co jest tutaj na tym teaserze, no to to jest w ogóle nieba ziemia, dlatego ja zawsze uważałem, że nie oceniajmy produktu przed otwarciem i zobaczeniem, jak on faktycznie wygląda. A więc poczekajmy po prostu na trailer, no i jeszcze zostało nam ile? Sierpień, wrzesień, październik, listopad, 5 miesięcy, słuchajcie, i zobaczymy w końcu pierwszy sezon Wiedźmina. Bardzo mi się on podoba, nie ukrywam, że ten Geralt, troszeczkę ten aktor, jak on miał, Kelvin, tak? Kelvin Kawai, coś takiego, ten co grał Supermana, zresztą każdy wie kurwa o kogo chodzi. Nie za bardzo mi się podobają, nie wiem, jakoś włosy po prostu mi przeszkadzają i jego postura taka za bardzo jakiś jest nabudowany. Ale wiecie co, no właśnie, i to jest właśnie ten wielki problem. Bo ja książek w ogóle nie czytałem Wiedźmina, przyznaję się bez bicia, nie miałem na to czasu. Jakoś mnie to tak za bardzo wtedy nie kręciło. Teraz mnie kręci mnie już od wielu, wielu lat. Natomiast nigdy nie mam zbytnio czasu. Burza, więc ja pierdolę. Niesamowite. I ogólnie ja jestem miłośnikiem Wiedźmina, ale jeżeli chodzi o grę CD Projektu i mam ten wielki minus, że książek nie czytałem i porównuję serial do... Znaczy to, co widzę, porównuję do gry, co jest absolutnym błędem, no bo oni robią serial na podstawie książek, a więc... A gra tylko i wyłącznie powstawała na bazie książek, natomiast większość tego całego świata, jaki dostaliśmy od Redów, to jest całkowity tutaj wymysł już czerwonych, a więc... To w ogóle nie ma nic praktycznie wspólnego z książką. Oczywiście tam w jakimś tam procencie z pewnością jest, tak? Natomiast serial to jest czysta kopia książek, przynajmniej tak zapowiadają. Na całe szczęście przy tej produkcji jest cały czas Sapkowski, który mam nadzieję, że tam pilnuje tego, żeby fakty z książki były adekwatne do tego, co będzie w serialu. I wydaje mi się, że Sapkowski by też nie pozwolił na to, znaczy nie reklamowałby tego serialu swoją twarzą i swoim nazwiskiem, jeśli by uważał, że cokolwiek jest absolutnie nie tak, jakby chciał, żeby było. A więc te wszystkie, ten cały hejt, jaki niektórzy krytycy filmowi wystawiają już temu serialowi, zanim on w ogóle jeszcze wyszedł, są naprawdę nie na miejscu i bardzo mnie, że tak powiem, czuję się po prostu z tym źle, że my Polacy potrafimy tylko i wyłącznie krytykować. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale jak cokolwiek wychodzi jakaś nowa gra, czy jakiś nowy film, czy serial, tak dalej, to wtedy się odzywają tak zwani nasi polscy Janusze biznesu i kurwa, oni znają się po prostu na wszystkim. I oni znają się na wszystkim, oni wiedzą, że ten serial po prostu w ogóle nie będzie totalną jedną wielką klapą i tyle. Tylko prawda jest taka, słuchajcie, że Netflix tego nie robi kurwa dla Polaków, tylko robi to dla największej swojej publiczności, a więc dla Amerykanów, tak? O, to dobrze chyba powiedziałem. Dla Amerykanów i dla jeszcze innych wielkich krajów, gdzie tych widzów jest po prostu wliczone w milionach. A więc nie dla nas, to naprawdę, taki Janusz się wypowiada, że tutaj absolutnie Netflix jest w ogóle do dupy. To szczerze powiedziawszy, Netflix nawet nie wie, że taki Janusz w ogóle istnieje, nawet nie czytają tych wszystkich komentarzy na całe szczęście, po prostu robią swoje, bo wiedzą, że dana produkcja po prostu taką, jaką oni po prostu ją tworzą i ją robią, po prostu nadaje się na rynek amerykański i tyle. A nie oszukujmy się, no, żyjemy w XXI wieku, młodzi ludzie liczą na filmy, gdzie są dużo efektów specjalnych, gdzie jest po prostu coś się dzieje i że to widać, że to po prostu jest robione jakoś kurwa jaka zajebista technologia, tak jak na przykład Avatar czy jeszcze wiele innych filmów. A więc no Netflix po prostu tutaj bardziej strzela właśnie w tego widza swojego, a nie naszego polskiego. Wiadomo, w jakiś tak pewnie sposób też chcieliby, żeby tutaj Polacy jakoś wypowiadali się... Znaczy, a wiecie co, chuj z tym, oni nawet chyba nawet ich nie interesuje za bardzo nasza opinia, więc
To jest okej. Ja powiem tylko i wyłącznie na swoją opinię. Teaser naprawdę zajebisty, fajny. Ciri wygląda w tym serialu naprawdę zajebiście. Bałem się, że będzie wyglądała faktycznie na starszą od Yennefer, ale to co zobaczyłem naprawdę jak najbardziej na wielki, wielki plus. Yennefer, a więc ta aktorka Yennefer, która gra Yennefer, też naprawdę na duży plus, szczególnie po tej przemianie, którą już tam przechodzi. Tam widzimy urywki właśnie, jak ona wygląda i po prostu miód, cud i orzeszki. No i oby tak dalej, naprawdę. Ja czekam na trailer, czekam na serial i postanowiłem, że właśnie dla tego serialu wykupuję sobie po prostu subskrypcję w Netflixie i będę sobie po prostu oglądał. Nie wyobrażam sobie, żeby fan Wiedźmina mógł ten serial przegapić. Nawet jeżeli uważa, że ten serial to będzie jedno wielkie dno, zanim on w ogóle wyjdzie, będzie miał swoją premierę, to i tak uważam, że powinien po prostu zobaczyć i dopiero wtedy ocenić. Oczywiście, z pewnością też wiecie, że tutaj też powstaje taki fanowski serial, film Wiedźmina. Już trailer też jego się właśnie pokazał. On premierę będzie miał swoją bodajże w listopadzie, z tego co pamiętam, oglądałem. No i to taki będzie film dla takich prawdziwych fanów polskich, jeżeli chodzi właśnie o Wiedźmina. No i tyle, słuchajcie. I tyle ode mnie. Trzymam kciuki za Wiedźmina od Netflixa. Mam nadzieję, że wam się ten teaser podobał. No i tyle z mojej strony. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Pa!